może być? Chyba tak. Może być. Na te parę dni. Dziwny zapach tu jest. No jest. Dziwny, bardzo dziwny. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy w Poznaniu, jesteśmy dzień wcześniej, czyli w czwartek, po to, żeby w piątek od samego rana już móc przyjść, zobaczyć jak to wygląda. I dzisiaj również wybieramy się na targi, ponieważ tam będzie, że tak powiem, stawiane stanowisko, chcę zobaczyć jak ono wygląda i parę rzeczy trzeba przygotować, więc omówić jeszcze z ekipą. Także chyba, czekajcie, nie marnujmy czasu, bo widzę, że już, tak, już jest 15, więc chyba za niedługo musimy się zbierać, także szybko coś zjemy i lecimy dalej. Tak lepiej. No to idziemy, chodź. Stanowisko się tworzy. Jeszcze trochę kartonów jest, jeszcze trochę rzeczy do ułożenia, ale na jutro wszystko będzie gotowe. Przynajmniej tak mi powiedzieli. Zobaczymy. Wczorajszy dzień był mega męczący, podróż, no i później pojechaliśmy na te targi zobaczyć, ale nie będę wam zdradzał przecież, co tam w ogóle jest. Przynajmniej nie na początku filmu, słuchajcie, no powoli. No i druga sprawa, tam wszystko się jeszcze budowało, więc nie chcieliśmy im przeszkadzać, ale dzisiaj to co innego. Jest po 9 i ruszamy właśnie na targi. Gdzieś koło 10 już powinien tam być Bird. W sumie ciepło, przyjemnie jest. No, rzeźko. No nie? Więc słuchajcie, jakby co, jedziemy jednak Uberem, ponieważ tam nie ma parkingu. A w sumie jest parking, ale nie przewidziany dla osób, które mają akredytację. Więc wygodnie po prostu pojechać Uberem. Cześć. 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 Słuchajcie, jesteśmy w tajnym, ciemnym, zaciemnionym pokoju Genesis. Jak widać, jest tu konsolka PlayStation 5, na której można sobie pograć. Jest również super wypasiony komputer, na którym można pograć. Na zewnątrz jest dużo różnych stanowisk. A jak ty co siedzą na ruszonym fotelu? Tak. Za mną są stanowiska, na których można grać. Miesiaczek. Dawno cię nie widziałem. Ja ciebie też, panie pan. Dobra, jak się jechało? Nudno. Wiem. Chciałem zaoszczędzić sobie baterię i nie podłączać telefonu, by sobie muzyki wsuwać. A radio muszę mieć. Ale pytanie, ty podjechałeś tutaj autem, czy ja? Do hotelu autem. Idzie kładko, proszę państwa. Ostatni wdech? Ostatni wdech, teraz ostatnie gromkie jest i pan Paweł! Dobra, no. Zanim się nakręcamy w tym nie momencie. Będziesz mi mówić, kogo mogę kręcić, a kogo nie. Dobra, panie Pawle, to więc mówi ale pan, najlepiej że... tak, żebyś ty zasłaniał swoją twarz aparatem, a Paweł, żeby zasłaniał swoją twarz telefonem. W ten sposób. No, idealnie. No. Super. Dobra, do miłego unikania cię. Się, no. Pa. Pora na odpoczynek.
w luksusowym miejscu, jak widzicie. Tak zwana loża VIP. Dobra, idziemy, przypał, idziemy. Jestem to Michał. Chcesz kogoś pozdrowić? Mogę. Moją mamę Anetę, kolegę Kubę i siostrę Dominikę. Pozdrawiamy. I co, mocna psiajucha, gębę wykrzywiasz, łzy lecą, nie? Okej. Okay. Dobry wybór dziś. Osobili mnie. To byłeś ty? Dobra, słuchajcie, to był bardzo długi, ciężki dzień, ale bardzo fajnie, fajnie było. O, cześć, hej, na razie. Do jutra. No, to lecimy, nie? Wracamy w takim razie do hotelu i zobaczymy. Tak, trzeba się ogarnąć, troszeczkę odpocząć. Na Genesis dzisiaj giveaway. No wiesz, bez gryzienia, nie? No staram się nie gryźć, ale... Jak się staram nie gryźć? Pokaż. O, to jak na punkty gramy, to od razu zaczął ładnie tutaj strzelać. Słuchajcie, jak widać jestem mega zmęczony, cały spocony. To już jest koniec. Skończyły się targi. Żegnamy się w takim razie i wracamy do domu. Pa pa, Bert Bert. Pa pa. Żegnaj. Tym symbolicznym akcentem kończymy w takim razie. Ja już gardło wysiadam całkiem. Także wracamy do hotelu.